Pan poseł Jarosław Rzepa z Koalicji Polskiej zada pytanie w sprawie dzierżawy ziemi rolnej przez zagraniczne firmy. To pytanie jest skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan minister Rafał Romanowski. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Na Pomorzu Zachodnim ciągle rolnicy oczekują i czekają na grunty rolne, które są w zasobie Skarbu Państwa, i przedstawię pewną sytuację, która ma miejsce w powiecie gryfińskim, gminie Banie. W ubiegłym roku kończyła się umowa na dzierżawę gruntów rolnych, która już była wieloletnią umową, ponad 700 hektarów. I rolnicy, wiedząc o tym, szanowni państwo, że ta umowa się kończy, wystosowali wcześniej oczywiście swoje zainteresowanie zarówno do oddziału terenowego KOWR w Szczecinie, jak i Ministerstwa Rolnictwa. KOWR oczywiście zapytał Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, kółka rolnicze, jaka jest ich opinia. Oczywiście ta opinia była negatywna co do przedłużenia dalszego ze względu na zainteresowanie gruntami przez rolników. Ta umowa kończyła się z końcem października. Niestety KOWR nie wystąpił o przygotowanie gruntów i powrót do zasobu, natomiast robił jakieś uniki, bo szanowni państwo, koniec października, KOWR przedłużył umowę do końca grudnia. Rolnicy zostali zaproszeni do negocjacji z KOWR-em, zaproponowali pewne rozwiązanie, pewien kompromis. Kompromis polega na tym, że każda ze stron jest w jakimś stopniu niezadowolona. Niestety nie skorzystano z tej kompromisowej rozwiązania, a KOWR przedłużył jeszcze miesiąc. I co się stało z ostatnim dniem miesiąca? KOWR przedłużył temu dzierżawcy, szanowni państwo, na 20 lat, gdzie polskim rolnikom przedłuża się na 5-8 lat. KOWR przedłużył na 20 lat. Ciekawe, panie ministrze, czy pan powie, z jakim czynszem została przedłużona ta dzierżawa. Dzisiaj rolnicy oczekują jednego, panie ministrze: unieważnienia tej umowy i powrotu całego zasobu gruntów do Skarbu Państwa i w przyszłości do rozdysponowania ich pomiędzy lokalnymi rolnikami, którzy oczekują, czekają na te grunty, panie ministrze, i na to, że pan ich wreszcie poważnie potraktuje. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pana ministra. Doczekał się pan odpowiedzi, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mówiąc szczerze, ja spodziewałem się od pana posła zupełnie innego pytania w kategorii, na przykład, jaka skuteczność była przepisów przyjętych w 2011 roku, kiedy państwo ze rządów PO-PSL-u podjęliście ustawę dotyczącą wyłączenia 30% gospodarstw przekraczających tak zwany próg kształtowania ustroju rolnego. Jakoś w tym zakresie państwo nie domagacie się odpowiedzi, że nieskutecznie przyjęliście prawo i w ogóle nie potrafiliście wyegzekwować podstawowych warunków. Mówi pan o podmiocie, drogi pani, który akurat zrealizował tę ustawę z 2011 roku i wyłączył z ponad 1000 hektarów 30%. Mówi pan też o przedsiębiorstwie, które zaproponowało wyłączenie ponad dodatkowych 200 hektarów z tych 700 i pozostało tylko i wyłącznie w tej umowie 487 hektarów, które będzie rozdysponowane właśnie dla lokalnych rolników właśnie z tego powiatu. I proszę pamiętać o tym, że należy egzekwować prawo. Proszę pamiętać o tym, że nie byliście skuteczni na liście tych zadających pytanie, choćby są parlamentarzyści, którzy nie zrealizowali waszego ustawowego obowiązku wyłączenia 30% zasobu własności z gospodarstwa, które przekraczało właśnie ten magiczny próg. To było prawo ustanowione w 2011 roku, wniesione przez rząd, wtedy kierowany przez resort kierowany przez Marka Sawickiego. Więc chciałbym, żebyście byli rzetelni w tych odpowiedziach, jak również żebyście byli rzetelni, jeżeli chodzi o pokazywanie właśnie tego konkretnego podmiotu. Podmiot, który dzierżawi grunty zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, umowę od 1993 roku, który nie zalega z czynszem dzierżawnym, który owszem, zgodnie z kodeksem cywilnym i z tą ustawą płaci taki czynsz dzierżawny, który był na moment podpisania tej umowy. Ale to nie jest jedyny podmiot w kraju, który płaci tego typu czynsz. To jest ustawowe zobowiązanie i on to ustawowe zobowiązanie realizuje.
Ale też proszę pamiętać o tym, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa właśnie z tymi rolnikami wynegocjował ten próg i podmiot najpierw zakładał wyłączenie ponad 100 hektarów, a wyłączone zostało ponad 200 hektarów. A panowie będąc nieskutecznymi politykami przyjmujący te przepisy w 2011 roku, sami jeździliście do tych rolników, podburzając ich do jeszcze bardziej stanowczej postawy. Zapominając właśnie o tym, że ten podmiot gospodarzy na tych gruntach od 1993 roku. Proszę o tym pamiętać. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana posła. Panie ministrze, no niestety nie uzyskałem odpowiedzi, tak samo jak nie uzyskali odpowiedzi rolnicy. Pan wie doskonale o tym, że KOWR nie musiał przedłużyć tej umowy. Nie musiał. Zrobił wszystko, żeby tą umowę przedłużyć. Ja nie rozumiem, panie ministrze, dlaczego dla spółki z kapitałem obcym, KOWR i Ministerstwo Rolnictwa robi takie wyjątki, a za nic ma polskich rolników. Bo zainteresowanie wykonali polscy rolnicy z tej gminy, sąsiedni wobec tej spółki. A niestety KOWR potraktował w uprzywilejowany sposób kapitał zagraniczny, a polskim rolnikom po prostu napluł w twarz. Panie ministrze, czy pan się z tym dobrze czuje? Bo ja nie. Bo jeżeli jest takie zainteresowanie i takie oczekiwanie ze strony rolników, a wy im po prostu w żaden sposób nie chcieliście pójść na rękę. Panie ministrze, niech pan przyjdzie i powie, dlaczego pan przedłużył to na 20 lat i z jakim czynszem. Niech ci rolnicy, którzy słuchają tej dzisiejszej naszej dyskusji, się o tym dowiedzą. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę. Panie pośle, panie marszałku, Wysoka Izbo, no pan po prostu sam zaprzecza sobie. Pan przyjął ustawę w 2011 roku o wyłączeniu 30%. Podmiot ten wyłączył. Mówi pan o podmiocie i właścicielu tego podmiotu, który posiada obywatelstwo polskie, który ma już bardzo zakorzenione kontakty właśnie tutaj rodzinne, jest od 1993 roku. Proszę o tym pamiętać. I czynsz dzierżawny ma taki, jaki państwo przyjęliście właśnie w tej ustawie, jeżeli chodzi o nowelizację kształtowania ustroju rolnego z 2011 roku. Proszę o tym pamiętać. W tym zakresie nie zostało nic zmienione. A państwo po prostu nie potrafiliście wyegzekwować. Proszę jechać do rolników na Wielkopolsce, proszę jechać do rolników w województwie opolskim i proszę im tam powiedzieć, że nie wyegzekwowaliście od podmiotów z kapitałem zagranicznym, z kapitałem izraelskim, amerykańskim, niemieckim wyłączenia 30%, gdzie gospodarzą na gospodarstwa przekraczające po 10 tysięcy hektarów. A tutaj podmiot wyłączył raz 30% zgodnie z ustawą, teraz przy negocjacjach z rolnikami wyłączył ponad 200 hektarów. Z gospodarstwa 1000 ponad hektarowego zostało mu niespełna 487 hektarów. Proszę pamiętać, że z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, panie pośle, z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, kiedy powstał w 1992 roku, w województwie zachodniopomorskim w tym zasobie zostało tylko 16%. Że sprzedaliście z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa 897 tysięcy hektarów. Proszę się do tego przyznać. Sprzedaliście, uszczupliliście zasób własności rolnej Skarbu Państwa o prawie 1 000 000 hektarów. Na między innymi spółki zagraniczne, słupy i tego typu podmioty. Proszę o tym pamiętać. Proszę pamiętać, to było pokazane na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące, jeżeli chodzi o dysponowanie zasobów własności rolnej Skarbu Państwa. Bądźcie uczciwi w tym i niech nie podpisują tutaj parlamentarzyści tego typu pytania, którzy sami nie zrealizowali właśnie tego zobowiązania, wyłączenia 30%. Proszę o tym pamiętać, bo to właśnie byli parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo.